W dzisiejszym odcinku będziemy tworzyli dzięki drukarkom 3D specjalną ścianę na narzędzia. Zobaczymy, jakie mają możliwości, porównamy oba modele od Bamboo Lab i zobaczymy, co można na nich jeszcze wykombinować. Świat drukarek 3D jest coraz bardziej niesamowity i można powiedzieć, że chyba zaraziłem się nim troszeczkę od ziemniaka. Kiedyś drukarki 3D były naprawdę słabo dostępne i plus dodatkowo były mega drogie. W dzisiejszych czasach to już się zmieniło. Jak możecie zauważyć, ten odcinek powstaje we współpracy z firmą Bamboo Lab, producentem drukarek 3D. I dzisiaj dzięki ich drukarkom stworzę własną ścianę narzędziową, a dodatkowo przetestujemy najdroższy model konsumencki i również najtańszy model konsumencki, który jest dostępny na ich stronie. Ale jak widzicie, tutaj mało miejsca, bo jeszcze mam takie małe biureczko, dlatego rozpakujmy tą drukarkę, zróbmy unboxing i lecimy z tematem. Drukarka przychodzi do nas zapakowana w naprawdę porządnej paczce. Jest to wersja combo, która w swoim zestawie posiada taki specjalny system AMS, dzięki któremu możemy drukować 4 kolorami podczas jednego projektu, a cały ten system możemy rozbudować też do 16 kolorów. Powierzchnia robocza, co jest dosyć ważne, to 256 mm, szerokość, wysokość i długość, chyba tak można to nazwać. 256, 256, 256. Drukareczka posiada też automatyczne poziomowanie stołu, co rozwiązuje wiele problemów z kalibracją. Pamiętam to z przeszłości, bo miałem raz jedną drukarkę, którą trzeba było kalibrować ręcznie. A specjalny skaner, który jest wbudowany przy dyszy, Micro LiDAR, tak chyba, nie wiem czy dobrze czytam, mam nadzieję, skanuje i pilnuje pierwszej warstwy, która później ma duży wpływ na całość druku. A w trakcie druku X1 Carbon także wykrywa tak zwane spaghetti. Gdy druk się posypie, drukarka wstrzyma drukowanie. Jedna chyba z takich najważniejszych, przynajmniej dla mnie, zalet to prędkość, bo jednak czasami customy muszę robić dosyć szybko i wydrukować szybko jakiś model, no to tutaj będzie, wydaje mi się, działało to naprawdę dobrze. Drukarka złożona teraz kalibruje się jeszcze dodatkowo, bo zrobiłem update systemu. Jak widzieliście, nie ma tutaj nic skomplikowanego, instrukcja, która jest dołączona. Obrazki są podpisane, ale tak naprawdę po obrazkach udało się to wszystko złożyć i nie trzeba było nic tutaj kombinować. Dodatkowo w zestawie mamy jeszcze maty, których Wam nie pokazałem. Są to wymienne maty do stołu grzewczego. Pierwszy raz coś takiego widzę, że można sobie ją odkleić i przykleić, ale to bardzo fajny patent. Mamy dodatkowe jeszcze tutaj plastikowe rureczki. No i mamy zestaw części zastępczych, które mogą się po prostu gdzieś tam w czasie używania drukarki zużyć. Za chwilę zrobię testowy wydruk, niech tutaj wszystko się skalibruje i później będziemy przechodzili już do tej mniejszej drukarki, a tutaj puścimy wszystkie części, które będą nam potrzebne do tego, aby stworzyć właśnie ścianę z narzędziami. Jestem w stanie stwierdzić, że A1 Mini, można powiedzieć, że to taki bardzo młodziutki, mniejszy brat X1 Carbon, ze względu na to, że tu też mamy system AMS, który pozwala nam drukować w 4 kolorach. Prędkość drukowania w mniejszej wersji tej drukarki jest na takim samym poziomie co w X1 Carbon. Więc tutaj można powiedzieć, że Bamboo Lab nie poszło na takie kompromisy, że będzie taniej, to będzie wolniej. Wręcz przeciwnie. Tutaj po prostu nie mamy zamkniętej komory, no i oczywiście mamy mniejsze pole robocze. Jak widzicie, A1 Mini jest już złożona i naprawdę robi wrażenie całym wyglądem, pewnie przez system AMS, dzięki czemu możemy właśnie w takiej kwocie, kupując mini drukareczkę, drukować w 4 kolorach, co wydaje mi się jest naprawdę fajnym tematem. Teraz aktualnie ona przechodzi kalibrację i nawet sam wygląd tej, dla mnie przynajmniej osobiście, jest taki troszeczkę kosmiczny i designerski od na przykład X1 Carbon, mimo tego, że tamta drukarka oferuje troszeczkę więcej. Ona teraz się kalibruje, tutaj również puszczę testowy wydruk i później porównamy sobie z jednej i z drugiej i przejdziemy do dalszej części odcinka. Czas wydrukować łódeczkę testową i powiem Wam, że widząc, że ma być 18 minut, to jestem troszeczkę w szoku, bo jest bardzo zbliżony czas do tego, co oferuje X1 Carbon, więc klikamy Next, wybierzemy sobie, które załadowałem, dwie szpule, wezmę zieloną, bo tam też drukowałem na zielono i klikamy Print, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiedziałem o tym, ale tutaj, w tym miejscu, moi drodzy, znajduje się to, że lampka to jedno, ale jest też kamera. Nie wiedziałem o tym, że akurat w tej wersji jest zbudowana kamera, więc jest to mega miłe zaskoczenie. Mam tutaj 3 łódeczki. Dlaczego 3 łódeczki? Ponieważ jedna wydrukowana na X1 Carbon i dwie wydrukowałem na A1 Mini, ponieważ były tam wgrane 2 łódeczki o różnym czasie drukowania.
I zauważyłem, że tą, którą drukowało się właśnie chyba w 18 minut, no to ma tam jakieś, powiedzmy, delikatne mankamenty, chociaż no nie jestem specem w druku 3D, ale gdzieś tutaj widać po prostu jakieś takie rozwarstwienia delikatne. Ale też muszę zwrócić uwagę na to, że jednak ta drukarka, no, stała ona na stole, który nie był do końca stabilny, ale finalnie na tym samym stole, patrząc właśnie na drugą wersję, która drukowała się chyba 25 minut, no to wygląda to troszeczkę lepiej. Ale finalnie właśnie porównując X1 Carbon, no to tutaj chyba ta łódka wyszła najlepiej i tutaj gdzieś tam jakoś nie dostrzegam jakichś mega mankamentów. No oczywiście wiadomo, warstwy są, no bo to wszystko drukuje warstwami, ale to, żeby coś tam się poprzesuwało, zniekształciło, no to jakoś tego nie widać. A przynajmniej ja nie widzę. Bamboo Lab X1 Carbon w porównaniu gabarytowo i wyglądem do A1 Mini. Obie posiadają system AMS, więc można drukować w 4 kolorach. I co więcej, nie wczytywałem się w specyfikację A1 Mini, byłem w szoku, że mają taką samą prędkość drukowania. A różnica w cenie? Jest dosyć spora. No ale dobra, na razie wydrukowaliśmy tylko łódeczki, sprawdziliśmy mniej więcej, jak to wygląda jakościowo na naprawdę szybkim drukowaniu, ale teraz troszeczkę przejdźmy do czegoś innego, czyli stwórzmy moją ścianę narzędziową drukując takie oto kratki. Ale jaki będzie efekt i jak to będzie wszystko wyglądało, no to już Wam pokazuję. Kanał Keep Making, który prezentuje akurat tworzenie właśnie takich ścianek narzędziowych. Jak zacząłem interesować się drukarkami 3D, wyskoczył mi ten film i powiem Wam, że stwierdziłem, muszę spróbować coś takiego zrobić u siebie, bo zawsze chciałem mieć taką ściankę narzędziową i zacząłem się tym interesować. Po prostu kupiłem raz w pewnej sieciówce taką tablicę narzędziową, która była tragiczna, a ta wygląda na dosyć solidną i jestem ciekawy, czy będzie to fajnie wyglądało na ścianie. Bo w tamtej to nawet kabelki USB łamały haczyki. I teraz tak, ustawiłem je na stabilnym podłożu, najbardziej stabilnym jaki miałem, czyli na podłodze. X1 Carbon, A1 Mini, tutaj wrzuciłem już projekty, zaczynają się, rozgrzewają i kalibrują, a ja pokażę Wam, jak to wyglądało w oprogramowaniu Bamboo Lab. Tutaj właśnie mam przygotowaną jedną z kratek. Tą małą, co miałem w rękach, to ona była mała, a tam można było dobrać różnej wielkości, więc tutaj 8 na 8 takich kółeczek wejdzie bez problemu i na samym początku wydrukujemy 16 sztuk. Jedna będzie drukowała się 3 godzinki. A na mini na razie dla testów wrzuciłem takie chwytaki, które właśnie będą do tej całej ścianki potrzebne. 6 sztuk, około 45 minut. No i tak, wydrukowałem tutaj kilka części. Mamy kratki, które po złożeniu, za chwilę tutaj to ogarnę, w taki sposób montujemy sobie krateczki, które wydrukowałem na drukarce 3D. No tutaj na razie połączę tylko 4 sztuki, żeby Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda i jak to działa. I tutaj mam podrukowane właśnie różne zaczepy, którymi łączę te wszystkie kratki. One są dopasowane, można powiedzieć, idealnie do tych projektów. A tutaj na rogach łączę takimi dwójkami, żeby nie rozchodziła mi się ta kratka. Krata złożona. No bez jeszcze tej jednej ostatniej kratki trzyma się to całkiem spoko. No wiadomo, trzeba to przykręcić do ściany. Została ta jedna, ona się jeszcze drukuje, ale ja będę to wszystko przykręcał, moi drodzy, tutaj w tym miejscu. Ponieważ wydaje mi się, że szafki, dwie po jednej, po drugiej stronie, to może trochę za dużo. Na to jeszcze znajdę miejsce, a tutaj fajnie, jak powiesimy parę jakichś gadżetów i później może ewentualnie będę dodrukowywał sobie tak powolutku kolejną część, żeby trochę tą ścianę rozbudować. Ale na razie taka kratka, powiem Wam, będzie co na niej powiesić. Jak dla mnie drukarka X1 Carbon jest już dla osób, które wiedzą, co będą chciały z nią zrobić. Albo będą używały ją w swojej codziennej pracy, tak jak ja przy kustomizacji, albo na przykład będą używały ją zarobkowo. No jednak to już jest dosyć większa inwestycja. A1 Mini przez swoją cenę myślę, że to jest fajna drukarka na początku. Mimo wszystko prędkość drukowania i jakość drukowania nie odbiega zbyt mocno od X1 Carbon, więc na niej można się wiele nauczyć, podrukować sobie gadżety, a nawet rzeczy użytkowe. Bo też można, ale musimy zwrócić uwagę na to, że nie ma zamkniętej komory i również jakby powierzchnia robocza jest mniejsza. Ja z tymi dwoma drukarkami już wiem, co zrobię oprócz samej kustomizacji, ale dowiecie się to w kolejnych odcinkach. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie pominąć właśnie kolejnych odcinków. Zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu dajcie znać, co Wy wydrukowalibyście na takiej drukarce, albo co ja w sumie mogę wydrukować dzięki rodzinie Bamboo Lab.
Jak walczyłem z tą ścianą, to jeszcze na drukarki wrzuciłem takie bardziej, można powiedzieć, gadżety. Wydrukuję dwa smoki, jeden będzie dla Klaudii, dla mojej córki, i drugi będzie dla Dominika. Jeden w postaci właśnie takiego modelu, a drugi biały smok będzie taki ruchomy. Bardzo mi się te projekty wszystkie ruchome podobają, a za chwilę zobaczycie, jak to w ogóle wygląda w praktyce. Tutaj już drukareczka skończyła drukować, zaraz wam pokażę tego smoka. A tutaj również nam X1 Carbon skończył drukować i mamy naszego smoczka. Zaraz go wyciągniemy. Jak widzicie, oprócz takich praktycznych rzeczy, tutaj mamy tego smoka wydrukowanego na A1 Mini. No i tutaj jeszcze go nie jakby rozwarstwiałem tutaj z tego całego plejtu, ale oczywiście dla mnie fenomenem jest to, że po prostu po wyciągnięciu on jest gipki. Rusza się, wszystkie części tutaj się fajnie ruszają. Rewelacja to wygląda. Naprawdę mega. No ale przejdźmy tutaj teraz do tej ścianki. No i moi drodzy, chyba się udało. Ścianka wisi przyczepiona, wydrukowana na drukarce 3D. Zawiesiłem już tutaj swoje customy, które u mnie zostały. Te starsze, może trochę młodsze, ale na pewno pamiątkowe. Aktualnie, moi drodzy, w promocji właśnie jest A1 Mini i A1 Mini Combo, a dodatkowo jak chcielibyście kupić sam system AMS, to na niego jest 20% zniżka. Kupon, który możecie wykorzystać przy kasie na oficjalnym sklepie BambuLab, wrzucam wam w opisie i oczywiście wszystkie linki do tych urządzeń, które testowaliśmy, również macie w opisie i komentarzu. A jeżeli, moi drodzy, ten odcinek wam się spodobał, to zasubskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwona, zostawcie łapkę w górę, a w komentarzu napiszcie, co można by było zrobić jeszcze na drukarce 3D. Na razie, trzymajcie się, cześć!